Witam serdecznie na moim kanale YouTube. Nazywam się Aneta Bernat. Ten odcinek będzie poświęcony kwestii legalizacji pobytu, czyli legalności przebywania na terenie Polski osób przybywających z terenu Ukrainy. Jakie są warunki tej legalizacji? Kogo dokładnie obejmują? Zapraszam do oglądania. W 2022 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przewiduje ona kwestię legalizacji pobytu obywateli Ukrainy przybywających do Polski właśnie w związku z tym konfliktem zbrojnym. I teraz, jakie ogólnie są zasady? Kiedy osoby przybywające, dokładnie jakie osoby przybywające z terenu Ukrainy mogą czuć się bezpiecznie i można powiedzieć, że są one objęte tak zwaną ochroną czasową, czyli korzystają z ochrony czasowej i mogą uzyskiwać dokumenty potwierdzające ich legalny pobyt na terenie naszego kraju. Zgodnie z ustawą dotyczy ona osób, które przybywają z terenu Ukrainy, czyli wyjeżdżają do naszego kraju bezpośrednio z terenu Ukrainy, od 24 lutego 2022 roku. Obywateli Ukrainy, ale również tutaj tą ustawą są objęte osoby będące małżonkiem obywatela Ukrainy, choćby same obywatelstwa ukraińskiego nie posiadały. Nie dotyczy to osób obywatelstwa ukraińskiego, tutaj czytajmy dalej, również ich małżonków przebywających na terenie Polski przed datą 24 lutego 2022 roku. Obserwując różne sytuacje życiowe obywateli Ukrainy, można zauważyć na przykład osoby, które z terenu Ukrainy wyjechały na wakacje do innego kraju i teraz wracają. Jeżeli one wróciłyby, czy chciałyby wrócić do Polski bezpośrednio, wówczas na ten status uchodźcy nie będzie im przysługiwał. Tak jak wskazałam, obywatel Ukrainy wjeżdżający od 24 lutego 2022 roku na teren Polski korzysta z tak zwanej ochrony czasowej. Wjazd obywatela Ukrainy będzie rejestrowany przez komendanta Straży Granicznej w trakcie właśnie przekraczania granicy, a jeżeli nie zostanie to wówczas dokonane, to na wniosek obywatela Ukrainy wjeżdżającego na teren Polski komendant dokonuje rejestracji jego pobytu. Taki wniosek obywatel Ukrainy może złożyć w terminie do 60 dni od daty wjazdu. Obywatele Ukrainy mogą złożyć wnioski, tak jak wskazałam, w tym terminie do 60 dni o legalizację swojego pobytu na terenie Polski w dowolnym organie gminy. Przykładowo, jeżeli chodzi o miasto Lublin, takie wnioski są przyjmowane między innymi przez Wydział do Spraw Cudzoziemców, ale również na przykład przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W tych punktach można nie tylko złożyć te wnioski, ale generalnie załatwić kompleksowo kwestie związane właśnie tutaj ze swoim pobytem. I teraz kwestia najważniejsza. Automatycznie przy składaniu takiego wniosku, po jego zarejestrowaniu, obywatelowi Ukrainy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku będzie nadawany numer PESEL. I ten PESEL jest dla nich bardzo, bardzo ważny, dlatego że jest to taka legitymacja do korzystania z innych form wsparcia. Jeżeli chodzi o złożenie takiego wniosku i uzyskanie numeru PESEL, trzeba stawić się osobiście. Jeżeli chodzi o możliwość zarejestrowania się, ponieważ w tym momencie są dosyć duże kolejki, może przyjść jedna osoba i zarejestrować na przykład kilka osób, czy siebie oraz członków swojej rodziny. Natomiast już samo złożenie tego wniosku, między innymi z uwagi na kwestię tutaj pobierania odcisków papilarnych, wymagane jest
osobiste stawiennictwo. Jeżeli chodzi o osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli tutaj mamy na myśli przede wszystkim dzieci przed ukończeniem przez nie 18 roku życia, to dzieci od 12 roku życia powinny się również stawić osobiście, młodsze nie muszą, ponieważ nie będą od nich pobierane odciski papilarne. Wszystkim tym osobom, tak jak wspomniałam, będą nadawane numery PESEL. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, tutaj przykładowo dziecko, może być reprezentowana przez rodzica, przez opiekuna tymczasowego albo przez kuratora. Po załatwieniu formalności, o których mówiłam wcześniej, obywatel Ukrainy może wyjechać z terenu Polski na okres nie dłużej niż jeden miesiąc. W momencie, jeżeli wyjedzie z terenu Polski na okres powyżej jednego miesiąca, utraci status przyznawany mu właśnie omawianą ustawą z dnia 12 marca 2022 roku. Omawiane w tym odcinku kwestie były związane z rejestracją, z legalizacją, z załatwieniem formalności odnośnie legalnego pobytu na terenie Polski obywateli Ukrainy przybywających z tego kraju w związku z toczącym się tam konfliktem zbrojnym. W kolejnych nagraniach omówimy kwestię możliwości podejmowania pracy, podejmowania działalności gospodarczej na terenie Polski, jak i kwestie ubezpieczenia. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek w górę. Do zobaczenia wkrótce online.